szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. We wtorek mamy poznać nowe szacunki GUS-u dotyczące tempa wzrostu cen w listopadzie. Może nie. No ale mamy, no tak. Nie, trzeba wiedzieć, na czym się stoi. Nie. Spodziewana jest 7%, ale może się okazać, że ceny są wyższe niż rok temu o 8% i będzie 8%. No a od kiedy w sobotę to zapłaciłem 19,90 za kilogram pomidorów w dyskoncie, to nie dziwię się, jak będzie 18. Ty, ja wczoraj watę cukrową córeczce kupiłem za 7 ziko. Czujesz, ktoś mi sprzedał dwie łyżki cukru za 7 zł. No ale do maszyna do tego jest... To ile dałeś za te pomidory? Mówisz 19? Tak. To jednego pomidora sobie zostaw. Tak? To będziesz miał akurat drogi prezent dla kogoś na Mikołaj. No jest. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. To jest fajna historia z internetu. Mieszkaniec Krasnoobrodu, pozdrawiamy lubelskie, trafił za kraty, bo nie miał maseczki. Tak jest, policjanci wypatrzyli go w sklepie i kontrola i ciach. Okazało się, że mężczyzna bez maseczki migał się też od płacenia alimentów. No, opłaca się nosić maseczki, ale patrzcie, przez brak maseczki wpadł. Tak. A to już wiemy, dlaczego Zoro nigdy nie wpadł, nie? Bo Zoro zawsze miał maseczkę. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Premier Mateusz Morawiecki lata ostatnio po Europie od jakiegoś czasu. Tłumaczy sytuację na wschodzie wszystkim. Imigrancką, energetyczną i tak dalej. Zamieszanie tam jest z Ukrainą, Rosją. Ale furorę w sieci robi jego zdjęcie z Anglii z premierem Borisem Johnsonem, który trzyma naszego za kciuki. Tam się łapali rączkami. Za kciuk. No za kciuk. No mieli się chyba złapać za ręce, ale coś nie pykło. A, za ręce. Tak. Borys trzyma naszego tutaj. A może pan premier Johnson chce w ten sposób powiedzieć: trzymamy za was kciuki. Aha. Wy nie trzymacie, ale my za was trzymamy. Albo że się szykuje współpraca dobra, taka, że no nie wiem, palce lizać. Nie, ja stawiam, że oni się wcześniej po prostu bawili w palec pod budkę, bo za minutkę i... Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. IKEA. Szuka najemców do 10-metrowego mieszkania w Tokio. Całe jest w mebelkach ze Szwecji. W Tokio jest bardzo drogo, prawda? Tam mało kogo stać na mieszkanie 50-metrowe. To milionerzy tylko mogą sobie kupić. I IKEA chce udowodnić, że na 10 metrach można wygodnie żyć. A czynsz, uwaga, promocyjny, niecały dolar za miesiąc. To fajnie. I ja mieszkałem kiedyś w kawalerce, niecałe 15 metrów kwadratowych. No. I problem był taki, że jak stałem w drzwiach, to doniczki z parapetu brzuchem strącałem. A widzisz. No ja powiem tak, 10 metrów. 10, no. No dopóki nie śpisz na telewizorze, albo biorąc prysznic nie myjesz naczyń, nie zaraszasz kwiatów, no to jest okej. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tym wszyscy żyją w kraju. Bardzo słabo wypadają na początku sezonu nasi skoczkowie narciarscy. Teorie są dwie. Albo szykują formę na igrzyska, to jest jedna teoria. No, druga teoria jest taka, że powodem jest przeniesienie skoków z telewizji publicznej do TVN-u. Dokładnie, no właśnie, tak. Właśnie, dopóki rękę na skokach trzyma Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski, to no to jakoś hulało. Tak. Mi się wydaje tak, sprawa jest prosta, że chłopaki muszą się przyzwyczaić, że lecą na innym kanale. To... Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Wszyscy mówią w śniadaniówkach, ten temat się pojawia w prasie, w naszych faktach o tym nowym wariancie koronawirusa, o omikronie. I padło takie pytanie zresztą w naszych faktach, gdzie mają szukać pomocy pacjenci nie-covidowi? No jejku, no jest mnóstwo takich miejsc przecież, no. U babki mojego kolegi Esmeraldy ziołolecznictwo. No, na przykład, prawda? Można nabić wahadło, biały ozyrys, działa na wszystko. Polecane jest, to możemy, tu możemy polecić, samo leczenie przez samo nakładanie rąk. Tak. Czyli trzymasz nad sobą ręce, które leczą i masz. Także. Na YouTubie jest prawdopodobnie sporo ludzi, no. Bo na YouTubie jest prawdopodobnie sporo ludzi, właśnie, którzy wysyłają dobrą leczniczą energię. Na przykład. Wystarczy wejść. No. Dokładnie. Czy ciepła kąpiel, prawda? Sposobów jest mnóstwo, trzeba się tylko po prostu dobrze rozejrzeć. Tak, byle nie uposła Mejzy. Wstawaj, szkoda dnia. RMFM. 740 tysięcy osób przebywało nas teraz na covidowej kwarantannie. To są dane Ministerstwa Zdrowia, strasznie duże. To jakby Kraków poszedł na kwarantannę. Tak. To jest rekord od początku pandemii i problem, no choćby dla sieci handlowych, prawda, dla handlu, który szuka zastępstw dla nieobecnych pracowników, jest problem. No fakt, to jest fakt, bo co tam, no program radiowy z domu zrobisz. Tak. Coś tam, no. Niestety tak się zdarzało. Teleporady wysłuchasz, prawda, ale na kasie, no nie posiedzisz, nie siądziesz. No nie, ale powiem wam, że czasy, gdy w sklepie
sklepie był tylko sprzedawca, wydają mi się ciekawsze od tych, w których w sklepach są tylko pełne półki, nie? Tak, ale te czasy też pokazują, kto jest ważny. Tak jest. I my pozdrawiamy wszystkich. Cały handel. Życzymy, aby gdy to się skończy, żeby ludzie siedzący na kasie siedzieli również na kasie. O. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.